Dobry. Oczywiście nie ma sprawy. Jak najbardziej. Jasna sprawa. No jak to? Pewnie jak najbardziej. Ale trzeba, nie? Oczywiście. W końcu telewizja narodowa. No, trzeba uwiecznić w pewnym momencie. Witam moich gości. Dzień dobry. Dzień dobry. Zapraszam. Skąd jesteście? Ja akurat jestem z Gdańska. Ja jestem ze Śląska. A jak masz na imię? Michał. Ja Robert. Robert. Tak. A Górny Śląsk to jest miejscowość jaka? Woźniki dokładnie. Woźniki to niedaleko. Na trasie Częstochowa-Katowice. 30 km pod Częstochową. No zapraszam, proszę bardzo. Zapraszamy. Sobie. Dziękuję. Zadzwonili do nas i chcieli się spotkać ze mną. Widzami stałymi tutaj popieramy pana działania i chcieliśmy spotkać się, uścisnąć rękę. Zapraszamy tu do stolika, tak? Tutaj mamy stolik. Stolik już jest zakryty. Oczywiście. Dodajcie sobie. Tutaj chcielibyśmy pani przekazać tak. Upominek słodki. Upominki. Panie, dla pani prosopiny. A tutaj no to dla ciebie. To dla pana, proszę bardzo. O, soplica to też wiśniowa. No, tak no jest. Tu niedawno dostałem najminy w łebie na taką soplicę. No taką proszę. Samą. No ale to się zawsze przyda, jaka naleweczka. Dobra, siadajcie panowie. Specjalnie dla siadajcie pana panowie. Tutaj dla państwa. No. Już siadamy. No i proszę się częstować, winogrona są. O, dziękujemy bardzo. Bo to tak, my kolacji już nie jemy, o tej porze się odchudzamy. Ja się odchudzam. Tak. No. Ja mam trochę za dużo wagi. A ty też chyba. No też, idę prawda, tam. Tak. No. No dobrze. Ale ładnie tutaj państwo macie. Pracujemy nad tym, żeby ładnie. No tak, tak. Jak człowiek dba, tak ma. No. Ja tu wiosło, tylko trzymaj wiosło na chwilę. Dobra, bo nie ma problemu, rekwizyt. Bo ja tu muszę tego, no, wziąć krzesło jeszcze jedno. Ja no to mamy takie krzesło, jakie mamy, bo to wszystko z demobilu, że tak powiem. Mhm. Ale można siedzieć, bo no pewnie, że tak. Ostatnio na moich imieninach to połamali parę krzeseł. Taka impreza była. Znaczy, generalnie nie chodzi o to, że krzesła były stare, a niektórzy ciężkie dupy mają przed kopami. To jest. Się różnie dzieje. No dobra, a oglądacie mój kanał? Oczywiście, tak, że oglądamy. Ale widzieliście? Widzieliście Korwina Mikę, jak to był? Widzieliśmy, tak. Widzieliśmy, wam się to tak. podobało. Bardzo nam się podobało. Korwin już ma swoje lata, on ma 82 teraz. Ale tak. Nie wygląda na swoje lata, trzeba przyznać, no, że z bardzo nogą, się ma problem, bo spadł z rabiny i no, ledwo chodzi. Ledwo chodzi. No tak. To była też jego córka u mnie. O proszę. No i jego pierwszy sekretarz, 25 lat miał ten sekretarz ma. Młody chłopak, nie? Młody chłopak, no wy też młody chłopak no, jesteście. Młody, no tak, no. A dlaczego oglądacie mój kanał, może powiesz? No uważam, że popieram pana działania tutaj w Gdańsku, przede wszystkim. No tutaj w Gdańsku jest ciężko działać, tak? Ja uważam, że jest taki układ zamknięty. No jeżeli ktoś no, będzie chciał... Mała Sycylia, jak to nazywa. Mała Sycylia, dokładnie. Dlatego uważam, że pan jest jedyną taką osobą, która no, mogłaby coś zmienić, jeżeli tutaj byłaby jakaś reforma, warunki ku jakaś temu, reforma. Tak? A jednak no, w Gdańsku, no to jest jak jest, trzeba przyznać. Nie no, jest jak wiecie, to nie wiem, czy wiecie, ale ja kandydowałem na prezydenta Gdańska. Oczywiście, w ostatnich tak, wyborach. Tak, tak, tak. No ale te wybory to nie były wybory, bo jak to była ustawka, to przecież pani Dulkiewicz już była komisarzem wcześniej, tak. A potem jakby media cały czas no, kreowały ją na panią prezydent. No i oczywiście właśnie. Partie polityczne nie wystawiły kont kandydatów, tak. Czyli praktycznie była ustawka, to nie no były tak, wybory. Ja wiem. Bo komitety wyborcze, no Braun jeszcze przyjechał trochę namieszał. Tak, tak, tak. No, tak, bo tak. Braun to namieszał, bo gdyby Braun tu nie był, ja powiem tylko tyle. Powiem tylko tyle. Gdyby Braun tu nie przyjechał i nie robił kampanii wyborczej, a przywiózł 100 ludzi ze sobą, tak. No to prawdopodobnie ja bym był drugiej turze razem z panią Dulkiewicz. Mogłoby tak być. Oczywiście. Ale wiem, że to też pan Skiba, prawda? Chyba kandydował. No Skiba kandydował, ale Skiba jakby młody chłopak, nie? Tak, no tak, ja jestem tak. trochę bardziej doświadczony. No, urodziłem się w Gdańsku, jestem gdańszczaninem. Gdańszczaninem, który tu od urodzenia zamieszkuje. Tu byłem radnym dzielnicy tej no, tak, Stogi. Na Stogach, pamiętam, no był, ale krótko, bo to teraz radę rozwiązała, rada no miasta, właśnie. Bo nie uchwaliła budżetu. Ta rada się tylko kłóciła. No moim zdaniem w radach takich jak rada dzielnicy to nie powinno być polityki w ogóle. Oczywiście. Bo to na rzecz mieszkańców. No i straciliśmy 180 tysięcy jako dzielnica przez to, że rada się kłóciła i nie zrobiła właśnie. Budżetu, nie uchwaliła. Teraz mamy nową radną. Znaczy nową radę, że tak powiem, tak, ale już budżet zupełnie mniejszy i oczywiście. No jest tam pani, bo to tak, ja to powiem, to według mnie to byli jedni z tej strony, jedni byli od pani Dulki Wyczównej, tak, a drudzy tak. byli od księdza proboszcza, ja tak na to nazywałem, chociaż oni niektórzy się nie przyznają, że od księdza proboszcza, ale jak ktoś był ministrantem, to prawdopodobnie z proboszczem dobry układ miał. No na pewno, oczywiście, no znają no dobra, ale no powiecie, co szczególnie was fascynuje w tym kanale Pomorskiej Telewizji Narodowej, no co oglądacie, jakie tematy was na pewno reportaże, jak pan... Z różnych dziedzin, tak, jak bo ja nie robię w jednym temacie.
Tak, jak pan na przykład... Mi się bardzo, przepraszam, że przerwę, mi się bardzo podobało, jak pan jeździł właśnie do Kaliningradu, temat Rosji. Rosji. Reportaż z Rosji, tak, bo bardzo mało jest, że tak powiem, tego regionu w internecie, który by Polak nakręcił właśnie. I mi się to bardzo podobało, że pan tam robił te reportaże i pokazywał, jak ludzie mieszkają, jak żyją, tak, po to prostu bardzo ciekawe, i tak dalej. Teraz. No ja powiem tak, to tak się złożyło, jak ja tam trafiłem. Otóż ja pewnego razu, będąc na molo w Sopocie, bo przeważnie w niedzielę, jak jestem w Trójmieście, to na molo Sopot się wybieram. No tym razem nie byłem, bo byłem w Łebie, tak? Dwie niedzielę. No. Ale generalnie no, na motorze jeżdżę, widzicie, motor jest, ale to chiński, stary. Mi chodzi o to, żeby w korkach nie stać, bo no, ja nie będę się ścigał. Ja się oczywiście. W tym wieku, XXI wszyscy żyjemy, a ja już mam ile 32 do setki mi tylko zostało, także nie jestem taki młody. Ale na morzu podwójnie się lata liczą, bo ostatnio 133 urodziny obchodziłem, teraz miał 134 w styczniu, bo na morzu podwójnie się liczy. Więc generalnie to powiem tylko tyle, że jeżdżę, żeby w korku nie stać, ale do Krynicy Morskiej też pojadę nieraz, ale daleko tam to nogi kurcz łapie, nie? Bo to już nie te lata. Że tak powiem. Młody może sobie latać, szyfrować na po 200 na godzinę nawet. Jasne, no ale na zlocie jeździłem trójkołowcami, bo koledzy takie moje mają. No. Prawdziwe motory, nie? Prawdziwe, porządne motory. Rasowe, tak. Ale to ja to uważam, że nie, jak to nie trzeba kupować browaru, żeby się piwa napić. No. Można i takim też pojechać i jeździłem. Jasna sprawa, pewnie. Czemu nie? Dwóch zdań, zgadza się. Generalnie, ale wracając do tematu Rosji, tak. No to byłem tam na zaproszenie. Pojechałem pierwszy raz, bo zaprosił mnie facet, którego poznałem na molo. Okazało się, że ten facet był dobrym znajomym Gorbaczowa i był historykiem, naukowcem, który napisał książkę o wojnie, chyba o Rosji w ogóle napisał jakąś taką encyklopedię. I on mnie tam zaprosił. Ja do Bałtyjska, bo to Bałtyjsk. Baltyzm, no. Bałtyjsk. I jeszcze tam było takie miasto, ja nie pamiętam, podobne do naszego Sopotu, też molo mieli. Tam było na S, już nie pamiętam. I ja tam się przebrałem z nim, oni mi dali swój apartament, bo to mieli apartamentowiec, piękny ten. Dali mi swoje tam łoże, a poszli spać do innego pomieszczenia. Także ja miałem elegancja Francja, zaproszony byłem przez Rosjanina. I naprawdę fajnie tam było, bo ja po rosyjsku dobrze mówię, jak to mówią. Ja niestety nie potrafię. Oczyń хорошо. Powiem wam wierszyk po rosyjsku, może zrozumiecie coś. Na severo dikom stoi odinoka na gołej wierszynie sasna. I dremletka czajas i śniegiem sipuciet odjeta kakryzoj a na. Co, rozumieliście coś? Ja nie, kolega chyba tak. Delikatnie jakieś tam słowa wychwyciłem. Sosna stoi na gołym wierchu. Tak. Ale dlaczego? To Lermontow bodajże to napisał. Ale dlaczego ja ten rosyjski się tak nauczyłem? Bo ja w technikum byłem chemicznym na Rastadii tutaj w Gdańsku. I tam był taki Kudrycki, bo nas uczyli i angielskiego, i rosyjskiego. Mieliśmy ten język. No oczywiście nas było tylko 7 chłopaków, bo to było zabezpieczenie antykorozyjne, taki nowy dział, a większość w technikum chemicznym to kobiety, bo były, tam były. No więc dziewczyny. No ale my to, wiadomo jak to chłopaki z tyłu, za dziewczynami z tyłu, to tam trochę żeśmy grali w karty, rozrabiali. No pewnie, na lekcjach, nie? Jak to na lekcjach się robiło kiedyś. No a mieliśmy takiego Kudryckiego. Kudrycki się nazywał, pamiętam ten nauczyciel, zapamiętałem go dzisiaj. On brał klucz taki, z taką drewnianą rączką, taką gruchę miał przy kluczu. I jak ktoś coś rozrabiał, rzucał tym kluczem. A jak ktoś coś nie umiał, to go rzucał. Także lepiej się było nauczyć. I dlatego ten przymus był. Ale z drugiej strony angielski był kiepsko, że tak powiem, bo była taka 60-paroletnia kobieta, która uczyła angielskiego i ona się z tymi dziewczynami zamykała w klasie na klucz. A dlaczego? Bo ona jogę trenowała i potrafiła sobie nogę w tym wieku założyć na szyję. Pokazy takie robiła, no ale nas angielskiego nie nauczyła, ponieważ ona nawet sama dobrze nie wymawiała, bo ona już nie miała zębów tam wszystkich. To już, wiek, już tak był ten wiek, ale generalnie dziewczyny lepiej angielski umiewały, a my lepiej rosyjski oczywiście, bo morzyłki się czytało, takie pisemka były fajne. Także tak to leciało. Także historia. Dlatego pojechałem do Rosji, a poznałem tam fajną wdowę, która mnie oprowadzała, potem tam na filmach ze mną jest ona. Tak, ja pamiętam. Lena, ale ona miała tu przyjechać i potem już tu nie przyjechała, znaczy przyjechała, ale miała się ze mną spotkać i nie spotkała. A potem to już w ogóle będzie utrudnione. Teraz to już, nie, no bo ja miałem w paszporcie pieczątkę, że przez 5 lat mogłem, bo to strefa przygraniczna, w konsulacie sobie załatwił, że mogę sobie jeździć. Autobus za 50 zł, wiózł nas do Kaliningradu. No to nawet samochodem się pojechałem. Raz pojechałem swoim Clio, który teraz jest zepsuty, cholera, znowu się zepsuł.
On tak się psuje. Raz, dwa lata stał, nie jeździł. A teraz zrobiłem, znowu jeździł, a teraz znowu się zepsuł. Znowu, no. Znowu go naprawiłem, bo wpadłem w dziurę, bo w Gdańsku pewno dziur. Wiecie? Tak, ja widziałem ten film nawet jak on. No i teraz co? No i do tej pory kasy nie mam. A 1000 zł prawie tam to kosz ponad kosztowało. Oni jeszcze nie zwrócili. A samochód się znowu teraz popsuł, silnik i coś nie zapala. No i to Pawlada. Na szczęście mam jeszcze motor i jeszcze jedną jest maszynę. No. W każdym razie najważniejsze, że mam żonę. O. To jest najważniejsze. Teraz to mieliśmy ostatnio trzylecie naszego małżeństwa, 16 super. Sierpnia w Łebie obchodziliśmy. Tak. Czyli skórzane, rocznica skórzana. Skórzana. Tak, skórzana. Tak, tak, tak. A wy żonaci? Nie, jeszcze nie. Kawalerowie. Tak. Ja mam takie pytanie, bo pan na YouTubie ogólnie miał drugi kanał i ten kanał nagle zniknął. Tam też było dużo filmików. To znaczy jest film Czerwony Korsarz, jest taki kanał. Jest kanał. Na, ja mam drugi kanał Czerwony Korsarz, ale ten kanał już zapomniałem, on ja go nie, po prostu nie używam. Wszystkie filmy są jakby na tym, bo jest teraz już, co ja powiem, to już jest chyba 9 ile tam, milionów oglądnięć. Subskrypcji już ponad 9 tysięcy, dochodzi do 10. Więc ja już dostaję propozycje reklamowe różnych tam firm, które chcą, żebym ja przed swoim reportażem czy filmem zamieszczał im reklamy i chcą mi za to płacić. Tylko jest problem techniczny, no bo ja już mam starą kamerę, to raz, a po drugie, no ja nie jestem obeznany, że tak powiem, w technologii. No nie mam programów, które by łączyły, firmy, stawiały tam jakieś wstawki, zdjęcia wstawki, i tak dalej. No. Jak widzicie, moje wszystkie filmy są na żywca puszczane. Tak, bez, tak, cenzury, tak, bez cenzury. Tak. I to jest właśnie, ale to jest dobra szkoła. Bardzo bo dobra. Pokazuje, prawdziwy reportaż. Nie ma żadnych cenzury, bo ja nieraz opowiem taką historię. Byłem w Sopocie na molo. I proszę Państwa, i była taka pani, która pojechała do Norwegii, Oslo chyba. I która skończyła studia UJ w Krakowie i była ze swoją pracodawczynią, bo ona gdzieś tam księgowość prowadziła w firmie u tej pani. No i tak zrobiłem z nią wywiad, nagrywałem i na końcu się ją po prostu zapytałem, czy ty byś chciała wrócić do Polski, bo już 2 lata w tej Norwegii. A ona powiedziała, w dupie mam Polskę. Dokładnie powiedziała to do kamery, ale mówi, wiedziała, że robi wywiad. Takie coś mówić, nie? Takie coś powiedzieć. No i słuchajcie, i teraz ja płynę kiedyś na jachcie po Zatoce Gdańskiej. Telefon, ona dzwoni. Słuchaj pan, weź pan ten film, wycofaj, bo proszę pana, wszyscy mnie palcami w Oslo Polacy pokazują. No sama se nagrabiła, no jak sama tak można powiedzieć, skończyła Uniwersytet Jagielloński i ona ma w dupie Polskę. Polska wykształcona, wykształcona, no i ale no jak można tak o swoim własnym gnieździe, tyle swoim dała, gnieździe. A ona tak źle wykształciła, nie? Tak. No, jest to według mnie karygodne, żeby tak źle powiedzieć po prostu o własnym narodzie, tak? Który nas swoje gniazdo urodził, rozsało. Wykarmił oczywiście. I wykształcił. No, a wy co robicie? Co robisz? Ja pracuję, pracuję jako betoniarz. Jestem betoniarzem z zawodu. Betonujesz Polskę? Betonuję Polskę, dokładnie. Co? Ja jestem elektrykiem, inżynierem elektrykiem. A to dobre. O, elektryk by mi się przydał, kurde. Tak? Jak jesteś z Gdańska, to ja cię zapraszam, bo tu jest taki elektryk, znaczy wiesz, mi tu instalację robili emeryci, bo znaczy mamy taki, jeden drugiemu pomaga, ale ten emeryt ma 74 lat, Longin, on jest w Koszalinie teraz i ja musiałem mu zawsze za przejazd zwracać, pół biedy by było, gdyby on przyjechał na 2 tygodnie i to zrobił, instalację całą mi robił. No. Ale on tu już zrobił całą instalację, ale teraz jest jedna rzecz, po pierwsze, łazienkę trzeba jeszcze wykończyć, bo tam łazienki nie mam, dopiero wody nie mamy. Dopiero ma być woda, ale prezes, jak tu, nie wiem, oglądacie filmy, to wszystko robię, żeby mi krzywdę robić, a ja dzisiaj film opuściłem, nie wiem, czy oglądacie. Jeszcze nie, no właśnie podsumowałem, bo tu szybę mi widzi w tym budynku, to znaczy obok starej latarni wybito. Tak, to widzieliśmy ten film, oczywiście. No ale niestety policja nic nie zrobi. Niebywałe to. Policja przesłała mi pismo, że nic mu nie zrobi, że do sądu nawet nie odda, że to nie było nawet wykroczenie. No więc w Polsce można wybijać szyby bezkarnie. Można. Kupujcie sobie, chłopaki, procy i wybijajcie sobie szyby, jak macie takie zamiłowanie. Ale takie mamy, takie mamy prawo, nie klimat. To jest prawda. Jak tak można? Jak tak można? Oglądałem właśnie film, że u pana tutaj niby ogrodzenie jest jakieś wadliwe, że coś wystaje, przecież to wszystko... O tam bardzo ładnie wszystko widzicie, wygląda. Te czarne takie oddóbki, linijki takie. Tak, no bez przesady. I to jest ostre. Bez to jest przesady. Ostre, przecież tam ręką na to się oprzesz i nic ale nie będzie. Ale przecież też furtka też taka tam wszyscy jest. Wszyscy tak mają. Wszyscy tak mają tutaj na działkach, no ale do mnie się trzeba przypieprzyć. Tu chodzi celowe utrudnienie życia na działce. Pewno, przecież tu stała Kunegunda, nie wiem jak pamiętam, ona się... oczywiście. Ukradziono ją, najpierw dostałem upomnienie, gdzie pani Sylwia Kuchta, która tam siedzi właśnie w świetlicy. Tam jest świetlica. I teraz przed chwilą dostałem, że mam zapłacić za prąd, chociaż ona nie chce mi stanu licznika podać. I to jest chore. Ja mam prawo zobaczyć swój licznik. Nie chce mi ją pokazać, bo ona nie ma czasu dla mnie. I tak samo gospodarz nie ma czasu. A gospodarz Ślązak jest. Gospodarz Ślązak. Ze Śląska pół roku.
No więc ostatnio jak szedłem śmieci wynieść, to pani sekretarz nazwała mnie pedofilem. Ale dlaczego? Pani prezes. Dlaczego? Z jakiej racji? No, prowokuje. Nie wiem, co to jest. Naprawdę, to są takie oszczerstwa, że aż. No ale jak można coś takiego mówić? Takiego, no? Jak tak można rzucić kogoś takim słowem? No ale nie? Właśnie, ale dla niej to jest normalne. Widocznie to jest taki. Skrzywiona osoba. Omawianie po prostu. Takie coś, tak. No, na kimś rzucić jakiś ten plamę, żeby zrobić. No tak. No. Zresztą ten, co mi wybił szybę, to widzieliście, jak się taki barakowóz ładny. Tak. No to tak, ufundowała zbiórkę publiczną, kupiła, on codziennie po piwo zapierdziela, no bo nie ma kasy. Nie? No takie to jakiś element jest. Element, no. Żyje, kamery ma założone na konto. Kto mu to daje na to pieniądze? Pytanie. No tak, ale dobrze żyje tutaj z prezesem. No bardzo dobrze, no, to jest pupilek, no. No, pupilek. Ma, no, że pan niewygodny jest, coś pan chce pokazać, no, działa się, to... Trzeba mnie upierdzielić. Tak, nie? Ludzie niewygodni zawsze, nie? Dla no, jedzcie te winogrona, co nie jecie, to dla was. Częstujemy. Ja się wróciłem z Biedronki, patrzę, winogrona były. No tak, bo tej Biedronki blisko faktycznie. No, pan ma... Tak. Ja byłem przed chwilą na chacie swojej tam w mieszkaniu, no i musiałem po chleb pojechać, ale patrzę, są winogrona, tu wezmę, gości jasne. Mam. To czemu nie, to jedźcie śmiało. Bardzo dobre. Bo tutaj państwo sobie mogą pewnie spać, nie? Mają pewnie to można mieszkać normalnie, tylko nie ma wody, trzeba się kąpać. No to, żeby była łazienka, to by było inaczej. Mhm. Ale ja mówię, jakbyś mógł mi, kolego, bo trzymasz te wiosło i trzymasz. Tak. Czuję, że zostaniesz wioślarzem. O, daleko mi do wioślarza. Ja jestem sternik jachtowy, znaczy morski teraz już. No, ja tak się ja mogę łódź prowadzić jako kapitan po całych oceanach świata. No właśnie, to tak, no, to nie ma problemu. Ziemi do pana. Do 20 metrów długość. No to długie. Duża. Bardzo, no. No ale na razie, ja moim takim planem życiowym, może powiem, jest rejs do oka świata. No może się uda zrealizować. Ja już jestem na emeryturze, że tak powiem. Więc mogę, tylko muszę kogoś namówić, kto ma łódź swoją. No, jacht, tak. No bo we dwie osoby to by się łatwiej płynęło, bo nie chcę robić samotnych rejsów. No, po co mi, no, zawsze we dwoje to można z kim pogadać, jest wesoło. A poza tym ja mogę coś nakręcić, a ktoś inny być przy sterze. Tak. I o to chodzi. Jest i może mi się uda, ale żona nie chce płynąć ze mną. Nie chce żona płynąć. Ona się boi wody. Aha. O to chodzi. Nie lubi wody. No tak, ale pani też jest kapitanem chyba w morskiej drużynie. Ale nie, no tak, kapitanem jest, bo tu była.